66 864 zł. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są jakieś uwagi, pytania? Proszę bardzo. Ja miałbym pytanie, kto się zajmuje teraz z budową sekretariatów w Zelkach? Kto to prowadzi, zezwolenia panie Głoski? Jeszcze nikt, ponieważ decyzja jest taka, że jest przesunięcie z działu oświaty na dział świetlice. W związku z powyższym będzie to prowadzone w urzędzie i to już pani wójt decyduje, kto zajmie się inwestycjami. Na razie, na chwilę obecną nic nie jest. Będę mógł kogoś się wypowiadać, panie Głoski. To znaczy, po prostu tego, że tak, ja właśnie pan Jogłowski jest podstawem do spraw inwestycji zamówień publicznych, natomiast wspominał państwu, że mamy tak również panią zastępcę wójta, która będzie nadzorowała i bezpośrednio koordynowała wszystkie przedsięwzięcia związane z inwestycjami naszej gminy. Będziemy rozmawiali. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Poproszę o opinię komisji. Dziękuję bardzo. Przedstawię projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Rada Gminy Wieluniu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w planie dochodów, zwiększając plan o kwotę 17 083 zł i zmniejszając plan o kwotę 337 530 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zwiększając plan o kwotę 119 015 zł i zmniejszając plan o kwotę 364 962 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 138 367 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 138 367 zł. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 2 524 367 zł, rozchody w wysokości 386 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Limity na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 138 367 zł. Paragraf 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w wysokości 4 581 250 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie pierwsze dochodów zamyka się kwotą 20 548 497 zł 77 groszy. Wydatków zamyka się kwotą 22 686 864 zł 77 groszy. W tym wydatki majątkowe 6 581 269 zł. Z tego zadania inwestycyjne w 2009 roku załącznik nr 5 911 269 zł. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. 13 radnych jest za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy nr 18 przez 106 przez 2008. Poproszę tam o ciszę. W sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własne zarządzanie gminy. Projektodawcą uchwały jest klub prawny PSL. Poproszę o wprowadzenie. Postąpiliśmy z projektem uchwały o zmianę w zasadach gospodarowania, a konkretnie dotyczy to
paragrafu 3 punktu 12, który brzmi: przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych na terenie gminy Wydminy w drodze bezprzetargowej ich najemcom oraz dzierżawcom, którzy na podstawie jednej lub kilku następujących po sobie umów korzystają z nich nie krócej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o nabycie lokalu i korzystają z lokalu zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie. Dodam również, że nieruchomości, które znajdują się na terenie gminy, mają również wpływ na dochody własne budżetu i uważamy, że przy sprzedaży tych nieruchomości również, znaczy nie powinno być takiej formy drogi bezprzetargowej. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Opinia pozytywna, 6 radnych za, 5 się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Wydminy nr 18, łamane przez 106 przez 2008 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wydminy. Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W zasadach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wydminy zawartych w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Wydminy z dnia 24 września 2008 roku nr 18 przez 106 przez 2008 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wydminy uchyla się przepis paragrafu 3 punkt 12. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Ośmiu radnych jest za. Kto jest przeciw? Jeden radny jest przeciw. I kto się wstrzymał? 3 radnych się wstrzymało. W głosowaniu brało udział 12 radnych. Uchwała otrzymała wymaganą większość, została przyjęta. Przystępujemy do punktu 9 porządku obrad: podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odbudowy miejscowości Mazurkówka na lata 2009-2015. Proszę bardzo, sprawozdawcę na sprawozdanie. Projekt uchwały przewiduje zatwierdzenie planu odbudowy miejscowości Mazurkówka na 2009-2015 rok. Zmiana w tym dokumencie wynika z potrzeb, jakie stawia wymagań, jakie stawia wniosek o dofinansowanie głównego przedsięwzięcia w tym planie, mianowicie remontu świetlicy wiejskiej w Mazurkówce. Jak Państwu wiadomo, dokument jest już znany. Dokument ten, plan taki istnieje już od 2007 roku i przewidywał 7-letni okres do 2013 roku. I takie stanowisko, takie wyjaśnienia znalazły pierwotnie tego zrozumienie w organie, który sprawdzał i weryfikował wniosek. Niemniej jednak po drugiej weryfikacji, gdzie sprawdzeniem zajmuje się już inna osoba, poprawiono te argumenty, które dotychczas znajdowały zrozumienie, niestety w tej chwili już takiego zrozumienia nie znajdują. I w związku z tym jest jednoznaczne stanowisko, co prawda jeszcze nie na piśmie, ale telefonicznie takie już usłyszałam, że plan ten musi obejmować lata 2009-2015. W związku z tym, że takich wytycznych instrukcjach, które obowiązują osoby kontrolujące ten wniosek i że powiem, innej możliwości nie ma. Stąd też zarówno plan miejscowości Mazurkówka, jak też Szczywały został zmieniony. Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne, bo wszystkie przedsięwzięcia, które były, pozostają. Natomiast jest rozszerzone przede wszystkim te duże inwestycyjne, jak chociażby utwardzenie dróg. Są one